Cześć, z tej strony Adep. Dzisiaj World of Warships i niemiecki pancernik Gneisenau. Siódmy tier. Losowanie niezłe. O, niezłe. No nie. Złe, złe. Złe jest losowanie. Złe. Dobra, nie płaczmy. Nie płaczmy z tego powodu, że są dwa lotniskowce. Ale dwa lotniskowce naprawdę potrafią zepsuć zabawę. No cóż, cóż poradzić. Płynę w takim razie, na śmierć. Może spotkam jakiś lotniskowiec, może dożyję tej chwili i któryś zniszczę. A jak nie, to trudno. No dobra, płyniemy do bitwy. Już pierwsze samoloty wroga, już zajmowany punkt A, czyli na pewno się pojawił tam niszczyciel. Pojawiły się również pierwsze okręty przeciwnika poza zasięgiem, chyba że odpalę samolot wywiadowczy, dokładnie. Spróbuję przeciwnika wymacać. Na punkt A nie zamierzam płynąć, jest tam za dużo wysp, a tak sobie strzeliłem. Za dużo wysp i 7600, ładnie w chuda. I tam ten niszczyciel prawie na pewno by mnie zniszczył. No chud. Mi się udało dobrze wycelować. Oj, strzela do mnie, strzela, ała! Jeszcze? Co to robi? Ach, jedno trafienie, ale bez penetracji. On mnie trafia. Ja już zawracam. Jeszcze spróbuję go poczęstować. Odbija na lewo. Zwolnił. Tylko 2320. Zwolnił skubaniec. Niestety. Jest Leningrad. Z tyłu jest Omaha. Może będzie przestrzał na Omachę. Omaha zaparkowała. biedna Omaha, ale sobie sama winna. No cóż, tak to już bywa. Zobaczcie, jak momentalnie taki okręt zaplażowany znika. 4100, niestety, tylko tyle. Liczyłem na coś więcej. Leander i Sharnost. Sharnost. Bo teraz trochę niekorzystnie ustawiony. Bardziej liczę na to, że pójdzie mu w kierunku nadbudówek. Bo przebić go nie mam szans. No i teraz sojusznicy mi się kończą. Został tylko tutaj Mahan, stojący w miejscu, nie ruszający się. Jedyny niszczyciel u nas. No i niestety nieaktywny. AFK. Colorado. I czas się stąd zabierać. Nie mogę płynąć dalej, bo nasi płyną w przeciwne strony. Z reguły. Nie udało się trafić. Może jeszcze jedna salwa. Nie, York jest wsparciem. No, ale aż mnie kusiło, żeby strzelić w Mahana. Może jakieś torpedki. Ta do obudzenie. O, masakra. Mahan mógłby przeskoczyć linię przeciwnika, dorwać wrogie niszczyciele, poświecić. Poszła skarga na niego. Kto tu był, nawet nie zauważyłem, ale strzelam. Jest Brytyjczyk. Jest Cytadela. Bardzo ładnie. I za dużo tych wrogów tutaj. Trzeba obrócić działa na drugą burtę. Bo za chwilę będę robił zwrot.
Jeszcze jedna salwa być może. I już. Zwrot i obracamy działa. Będziemy bronić się w ucieczce. Z Kongo, z Colorado. Są inne okręty. Także nie ma zabawy. Jeszcze coś tam wyskoczyło. Mioko. No to już w ogóle. Teraz moim głównym zadaniem jest wytrwać. Działa przednie jeszcze nieobrócone. Niestety. Ale już biorę się do ucieczki. Colorado zaraz będzie bokiem. Ale ja też dla niego jestem bokiem. Ała. Ach, słaba, słaba ta salwa. Trzeba poczekać na lepszą okazję. Postrzelać chociażby do krążownika. O proszę, jak się ładnie wystawia. Lubię tak płynącego mioko. Każdy pancernik lubi. Ajajaj. 1160 tylko. No, ten rozrzut był zbyt duży. Trudno się mówi. Nasz York teraz pod ostrzałem. Biedak, on powinien już zawracać, uciekać. Może teraz Kongo. Idzie salwa. No i 1160. Trochę niedolot. Tak też bywa. York skazany na pożarcie. Masakrycznie, masakrycznie to robi. Oddaje okręt za darmo. Ja nawet nie mam jak mu pomóc, bo Kongo nawet nie jestem w stanie zatopić jedną salwą. Może się uda trafić. 8500. York jeszcze żyje, ale już właśnie powoli umiera. Rzuciły się na niego jeszcze samoloty. Znowu nie mam wsparcia. Spadnie York i znowu nie będę miał wsparcia. Następnym celem będę ja. York wypuścił torpedy. 15 tysięcy, ładnie. Torpedy Yorka nie doszły. No cóż, uciekamy dalej w takim razie. Gneisenau jest na tyle szybkim okrętem, że ciężko go dogonić. Fajnie się nadaje do tego typu akcji. Gońcie mnie! Możecie się gonić. Do pościgów również się nadaje. Troszeczkę zasięg dział mógłby być większy, ale jest samolot zwiadowczy. Więc spokojnie. No i brakuje troszeczkę tych dział. Jest tylko 6 lów. Ale za to w miarę celnych. Chociaż taki Kongo jak przywali ze wszystkich swoich lów, to naprawdę to nic, że część pocisków nie trafi. No, 3100. Przydałoby się zatopić ten okręt. Przegrywamy na punkty. Mimo, że mamy w tej chwili dwa punkty A i B zajęte. Ale przydałoby się zatapiać teraz okręty wroga. No to będą dodatkowe punkty przyznawane. Może teraz ta salwa. Aj, nie do końca to wyszło tak jak trzeba. Jest wsparcie. Ktoś tutaj z mojej prawej burty płynie. Więc teraz mioko, żeby trafić ładnie. Więc decyduje się na zmianę kursu. Teraz niech Mioko się martwi tym, że na niego płynę.
Jak oberwie jedną porządną salwę, to nie będzie z niego co zbierać. A, przesadziłem. Ta salwa też będzie zbyt... Nie, dobrze, dwie cytadele. Jednak się udało. No i właśnie o to chodzi. Płyń sobie dalej bokiem, kolego. Za chwilę zatopisz. Jeszcze jedna cytadela. To jest to właśnie. I zobaczcie, już nagle parę okrętów wroga padło. Ja mam 105 tysięcy uszkodzeń, 4 cytadele, jedno zatopienie. No i jest po prostu dobrze. Chociaż trzeba przyznać, że obawiałem się lotniskowców, a lotniskowce wolały wybierać inne cele. Także to jest na pewno na plus. Albo nasze lotniskowce tak dobrze zagrały, albo to wrogie zagrały słabo. Nie wiem. Później zobaczymy na wynikach. W każdym razie ja miałem spokój. Przynajmniej do tego momentu bitwy. A to były momenty kluczowe dla losów tej rozgrywki. Nagato już na wykończeniu. Colorado. No tak, najlepiej wyspę strzelić. To z tego, że mam samolot zwiadowczy, ale to nie powoduje, że tor lotu pocisków nabiera nagle większej paraboli. I są w tej chwili, coś tu było, zniknęło. Są wrogie samoloty, Nagato, uciekający. Może jakiś pocisk? Pewnie nawet go nie przebiję. Jeżeli bym nawet trafił. Takie macanie przeciwnika. Tu, ale rozrzut. Ojej, ojej. Tole torpedy! Uf. Gdybym płynął bokiem, to naprawdę to byłaby masakra. Jest niszczyciel. Masz tutaj moje torpedki. Tak na wszelki wypadek, kolego. No i będę płynął na niego. Płyniemy. Jeszcze tutaj strzały w chuda. Uda się albo nie uda. I mamy Leningrad. Podąża za nim eskadra samolotów torpedowych. Niech go trochę poświecą. Trafię? Nie trafiłem. Niestety. Gdyby się chłopak zdecydował wrócić, to poślę mu tutaj partię torped. Niech wie, że ja też czymś takim dysponuję. A może mieć chętkę właśnie do tego, żeby tu zawrócić i przyłożyć mi. Jest chód. A czas ucieka, punkty również powoli bitwa dobiega końca. Niepotrzebnie tak długo bawię się z tym niszczycielem. Mogę sobie jeszcze nastrzelać. Co, ten chód stoi? Nie stoi. Płynie. To miałem pociski odłamkowo burzące na niszczyciela załadowane. Odpalenie! Dobre i to. Płonie. Niszczyciel padł, więc spokojnie.
No i teraz balans przy linii. Ciężko się strzela, jak przeciwnik jest przy linii. No przesadziłem chyba z tą salwą. On nie zdążył nawrócić. Bywa. Ale on płonie, dalej płonie. Więc jest miło. Teraz ślizga się. Czy nie ślizga, czy stoi. Ślizga się trochę po linii. Może się uda trafić. Nie, zobaczcie jaki rozrzut. Kogo trasnąłem. W sumie odłamkowo burzące byłyby w tej pozycji lepsze, ale miałem nadzieję, że jeszcze się obróci w moim kierunku. Chociaż odrobinę. I znowu rozrzut duży. Idzie na niego salwa torped. I to torpedy go wykończą. I koniec. 117 tysięcy zadanych uszkodzeń, 4 cytadele, jedno zatopienie. No cóż. W miarę przyzwoita bitwa. 1551 uszkodzeń. Zobaczcie, wrogie lotniskowce. W porównaniu do naszych naprawdę zagrały słabo. O, ten Ranger zestrzelił 45 samolotów. No, to masakra. Po prostu wrogom chyba samolotów zaczęło brakować w pewnym momencie. A, także nasze lotniskowce się spisały. Czuć było ten parasol ochronny. Zdecydowanie. No i cóż. Tak jak widzimy, uszkodzenia po moim ukryciu tylko 3200. A cóż, nie można mieć wszystkiego. Z pożarów 8 tysięcy, kredyty, tak jak widzicie. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.